Więc witam bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku nienazwanej serii. Serii filmów, w której zagłębiamy się głębiej w to, co staramy się robić na naszym podcaście z Oka Terroru, gdzie omawiamy polską scenę YouTube'a i dzisiaj nietypowo, bo po pierwsze, pierwszy raz jest z nami inny podcast, po drugie, czy jesteście jeszcze w polską scenę YouTube'a? Człowiek, jak uważasz? Czym jesteśmy? Czy jesteście jeszcze polską sceną YouTube'a? To jest bardzo ciężkie pytanie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy, bo staramy się mówić też o polskiej kompetytywnej scenie, więc podbijamy do polskiej reprezentacji, staramy się robić wywiady z ludźmi z polskiej sceny, więc tak, myślę, że jak najbardziej tak. Ale też, żeby nie wychodzić do przodu, dzisiaj z nami jest Contact Loss, jest z nami Twig. Siemanko. Oraz Joker. Cześć, cześć. Panowie, no właśnie, tak trochę wszedłem przez szereg. Co robicie na swoim podcaście? Jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobnie najlepszym polskim podcaście w języku angielskim. Czy to się zgadza? To się zgadza. Bo kiedyś w przepływie odwagi powiedzieliśmy coś takiego na naszym kanale. Dokładnie. Mamy problem, słusznie. Drodzy panowie. Znaczy, to jest pewna historia, dlaczego Z Oka Terroru jest najlepszym polskim podcastem o Warhammerze w Polsce pod tytułem Z Oka Terroru. I to jest szczerze powód, dla którego ta seria też powstała. Bo ja bardzo długo żyłem w przekonaniu, że nie ma innych polskich podcastów o Warhammerze w Polsce. No a potem z tego się znacznie rozwinęło i tak dalej. Ale już teraz wróćmy na właściwe tory. Czym jest Contact Lost? Czym jest Contact Lost? Contact Lost jest pomysłem dwóch chłopaków z Gdyni, dwóch facetów z Gdyni właściwie, którzy twierdzili po przesłuchaniu iluś odcinków podcastu polskiej reprezentacji na YouTubie, że można to robić jak najbardziej tak jak chłopacy z reprezentacji, ale że jest nisza, której jeszcze nikt w Polsce nie zapełnił, bo autentycznie nie przypominam sobie, żeby wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, był jakiś inny podcast, który robił to samo, ale po angielsku. I stwierdziliśmy, okej, czemu nie? Joker, choć zaczniemy. Dobra, Twig, zrobimy. To co, to za rok dostajemy kodeks od GW, nie? To jest taki cel. Widzieliśmy, jak to robią inne podcasty za granicą, że właśnie dostają jakieś fajne fanty od GW. Stwierdziliśmy, easy wykonalne. Peasy, easy peasy. Nie. Nie dostaliśmy jeszcze naszego kodeksu, cały czas czekamy. I to właśnie ten taki wasz format, czyli dużo o polskiej scenie, ale jednak po angielsku, to właśnie głównie, żeby dotrzeć do większej widowni, czy to bardziej, żeby zapełnić tą niszę? Chyba jednak chcieliśmy dotrzeć do większej widowni, wydaje mi się. Jak się okazało, nisza była bardzo niszowa i niemalże niepotrzebna. Więc ciułamy powoli, ale tak, no zdecydowanie jakby chodziło o to, żeby wiesz, zbudować na tym, że Polacy w 40 kompetytywnie są generalnie całkiem nieźli. A skoro są całkiem nieźli, to dlaczego, wiesz, YouTube mają być dominowane przez graczy, których rodzimym językiem jest angielski, najprościej mówiąc, kiedy można przedstawić chłopaków światu i tak dalej. Ja kiedyś ukułem takie porównanie na Reddicie, bodajże w jakiejś wymianie z kimś, że 40 w internecie, 40 na YouTubie bardzo przypomina, a ja jestem wielkim fanem, amerykański wrestling. Gdzie amerykański wrestling, jakby jeżeli ktoś śledzi, jeżeli ktoś ogląda, polega na tym, że tam mają coś takiego na przykład jak World Championship albo coś takiego. I oni tam konkurują ze sobą, tam nie ma nikogo ze świata. No jakby. Tak. Tam są sami Amerykanie, ale nazywają się królami świata. I to samo robi na przykład, Art of War. Amerykański podcast, na którym przez pewien czas zasłużenie nazywali siebie najlepszymi graczami na świecie, ponieważ mają ITC i tak dalej. W pewnym momencie wygrali ETC czy WTC, któryś z tych. I faktycznie ETC jeszcze. Tak, tam to przez rok byli faktycznie mistrzami świata, ale potem ta ich hegemonia się skończyła, natomiast dalej siebie nazywają mistrzami, najlepszymi graczami itp. itd. No więc naszym pomysłem było udowodnić im i światu, że 40 nie kręci się tylko wokół Stanów Zjednoczonych, że 40 istnieje też w innych zakątkach świata i że w Europie też mamy graczy, którzy mogą bardzo
bezproblemowo konkurować z tymi graczami i chyba to się nam udaje. No, myślę, że wam się na pewno udaje, biorąc pod uwagę, jak no, wysoko profilowy goście macie na podcastach. Zdaje mi się, odcinek 2 temu mieliście sędziego z WTC, zgadza się? Dwa odcinki temu, tak, mieliśmy Jaya, wcześniej mieliśmy Nika Nanavatiego właśnie z Art of War. No, taki ostatnio takich hype profilowych graczy, czy Skariego ze Skardcastu z Kanady, z reprezentacji Kanady, także tak, rozkręciło się i no, między innymi zostaliśmy zaproszeni w zeszłym roku na London Grand Tournament, żeby robić relacje z tego, no więc to już było takie przy tym jakby ten kodeks od GW już tak wyblakł, nie? To już LGT to było coś, na co jaraliśmy się jak fajerwerki po prostu. Gdzie nie było to absolutnie czymś, o czym, co w ogóle przyszłoby nam przez myśl, wiesz, zaczynając ten nasz podcast. Dokładnie. Więc tym bardziej, powiedzmy, robi to, jeżeli na nikim innym, to przynajmniej na nas samych wrażenie i mam z tego zajawkę na pewno. Ale jeszcze zanim goście, zanim właśnie ten docenienie przez międzynarodową społeczność, wasz format, bo jesteście, zaczynaliście jako tylko głosowy podcast, również na Spotify, na platformach, wiadomo. W pewnym momencie doszły kamery, w pewnym momencie doszła forma na żywo. Skąd ta zmiana? Joker, jak uważasz, czy jakby zmiana tego formatu jakoś wpływa pozytywnie, negatywnie? Ja chciałem właśnie odbić bardziej do Twika, bo to jakby głównie on kieruje, żeby to do tej formy jakby dążyć. Mhm. Znaczy, szczerze, jest to forma jakiegoś eksperymentu. Ja widzę właśnie też, jak te podcasty zagraniczne funkcjonują i nie będę ukrywał, że się inspiruję mocno nimi. Jasne. Mówimy tutaj o StatChecku, między innymi z Inesem Wilsonem, czy z Tyfusem naszym rodzimym, gdzie podoba mi się forma takiej interakcji z widzami, której dotychczas nie mieliśmy, albo którą mieliśmy tylko poprzez Discorda, tak, że tak powiem, reaktywnie po wrzuceniu odcinka na polskiego Discorda, tudzież na YouTube'a, tudzież gdziekolwiek indziej, gdzie nim spamujemy, żeby mieć te wyświetlenia i lajki. Do mnie bardzo przemawia taka formuła, żeby ludzie coś na czata wrzucili, żeby można było im odpowiedzieć, albo żeby nasz gość mógł odpowiedzieć takiej interaktywności. Natomiast czy to się utrzyma? Nie wiem. Zobaczymy. Bo też wyraźnie widzę, że jeżeli chodzi przynajmniej o wyświetlenia na YouTubie, to te filmiki, w których pokazujemy nasze krzywe mordy, zdecydowanie mają mniejszą ilość wyświetleń niż te, gdzie tych mord nie pokazujemy. No ale tak jak tam jeszcze dodamy sobie do tego jakieś wyniki ze Spotify'a czy coś, no to trzymają ten sam poziom, co wszystkie poprzednie odcinki i widzę, że ta konsumpcja na Spotify jest dużo większa niż na YouTubie. Ja myślę, że jeszcze trochę pociągniemy te live'y, zaprosimy paru gości. Z live'ami też jest tak, że z tego co widzę przynajmniej, że to jest kwestia, nie możesz tak po prostu odpalić sobie live'a i liczyć na to, że będą ludzie. To wymaga jakiegoś pre-worku, jakąś pracę trzeba włożyć w to wcześniej, żeby ludzie w ogóle wiedzieli o tym, że ten live będzie miał miejsce, szczególnie jak zaczynasz. Więc ja staram się, jak nie zapomnę oczywiście, gdzieś tam dwa dni wcześniej już zarzucić jakąś zajawkę, czy na Instagrama, czy na Twittera, na którym się ostatnio pojawiliśmy, że takie coś będzie i potem w dniu, kiedy ten live ma być, zarzucam jeszcze jedną zajawkę, jako taką przypominajkę. No kilka osób tam wchodzi faktycznie, tam chyba w piku, że tak powiem, naszego live'a z Jayem, z tym sędzią z WTC. Mieliśmy 11 osób, które jednocześnie były na czacie i oglądały. Jak dla mnie, dla początkującej osoby, która robi pierwszego live'a, czy tam drugiego, spoko. Ale jakby jeżeli chodzi o docieranie dalej do widzów itp., no to zdecydowanie te nasze filmiki takie nagrywane i potem odtwarzane, nie live'y, radzą sobie lepiej. Jasne. Zmieniając temat, tak, pamiętajcie, drodzy panowie, że ja jestem osobą, która kompletnie nie ogarnia kompetytywnej gry. Więc gdy rzucacie skróty, kompletnie nie rozumiem, o co chodzi, chyba że akurat udało mi się wyłapać na coś na waszych podcastach i to szczerze, wasze filmy bardzo dużo mnie nauczyły o kompetytywnej grze. Cieszy. I właśnie, myślicie, że targetem waszej widowni są właśnie te obcojęzyczne angielskie środowisko, które zna się na kompetytywnej grze, czy raczej ich celujecie w ten ogół graczy Warhammera? Joker?
Wiesz co, trochę trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że próby docierania do takiej jakiejś szerszej widowni są bardzo trudne z tym tematem. Tym bardziej, że wiesz, czas, na jaki masz na dany odcinek, czy dalej, to jest w pewien sposób ograniczone, tak? Nie można gadać bez końca, no bo kto będzie tego słuchał i tak dalej, więc no i tym bardziej biorąc pod uwagę profil naszych gości, ciężko jest w pewnym sensie uniknąć jakichś skrótów i tak dalej podczas rozmowy, no bo zatrzymywać się i próbować tłumaczyć każdy element żargonu, to wydaje mi się, że byłoby po prostu ciężkie. Więc dążąc do brzegu, wydaje mi się, że jednak naszym targetem są ludzie, którzy już powiedzmy coś o Warhammerze wiedzą i chcą właśnie grać raczej turniejowo. A ja dodam coś od siebie, bo mam parę obserwacji na ten temat. Po pierwsze, to, co my myślimy, albo to, o co myśleliśmy, że będzie naszym targetem, a to, co stało się naszym targetem, to są trzy różne rzeczy. To są trzy różne grupy jakby ludzi. Przede wszystkim kompetytywne środowisko, które jest bardzo małe. W sensie, w porównaniu do jakby totalnej bazy graczy, lorowców, tak zwanych w kompetytywnym środowisku kanapowców, czy no po prostu ludzi, którzy uwielbiają modelować, malować i tak dalej, to kompetytywne środowisko jest maciupkie, to jest promil. To jest jakiś ułamek, nie? No, dokładnie. Więc ja początkowo myślałem, że tamte nasze viewsy będą szły w tysiące, jak zaczynaliśmy, a potem zdałem sobie sprawę, że nawet tylu kompetytywnych graczy nie ma. Więc tak naprawdę słuchają nas i to mi się potwierdza, jak wchodzę na różne Discordy, czy jak wchodzę gdzieś tam na różne grupy, że ludzie, którzy nas słuchają, ci, którzy mnie witają na swoich Discordach, to są kompetytywni gracze, o których mówimy. I pierwsza taka rzecz, czy moja pierwsza obserwacja, i to też było na LGT, znaczy na London Grand Tournament w zeszłym roku. Dziękuję. Widoczne. Proszę bardzo. Gracze kompetytywni uwielbiają słuchać o sobie. I to było bardzo widoczne tam w Londynie, ponieważ najwięcej pozytywnych komentarzy dostawaliśmy następnego dnia turnieju, po tym jak gracze po turnieju, po pierwszym dniu wrócili sobie do domku czy do hotelu i obejrzeli sobie wszystkie nasze filmiki i wywiady ze sobą. Więc najbardziej pozytywne oceny były od tych graczy, którzy sami siebie obejrzeli. Więc to taka rzecz. A odnośnie żargonu, o którym mówił Joker, jak właśnie jechaliśmy na London Grand Tournament, to organizator tego turnieju, Zach, powiedział nam, że jego targetem są ludzie spoza hobby też i że powinniśmy tego żargonu wrzucać jak najmniej, ale prawda jest taka, że to jest tak, jak zapraszasz swojego kolegę z zagranicy na spotkanie z dużą grupą Polaków i on za diabła nie rozumie, o czym wy mówicie, bo wszyscy mówią po polsku. Ty przypominasz swoim znajomym, żeby oni jednak przy tym koledze mówili po angielsku. Oni pierwsze dwa zdania powiedzą po angielsku, a potem znowu przejdą na polski. I tak samo jest z graczami. A powiesz im, żeby nie używali skrótów. No nie, to jest we krwi. To jest, oni używają tego języka na co dzień. To jest ich żargon jakiejś tam grupy, więc będą to robić non-stop. My staramy się ten żargon tłumaczyć. Ja teraz jak na przykład piszę artykuły czy wywiady z ludźmi na temat Faction Focusów, które wypuszcza GW, staram się wyjaśniać każdy skrót, nazwę jakiejś umiejętności i tak dalej, bo te artykuły są wycelowane we wszystkie możliwe grupy odbiorców, ale jak nagrywamy, to często sam zapominam o tym, że użyłem skrótu i nawet się nie zastanawiam, czy ktoś ten skrót zrozumiał, czy nie. Po prostu jakoś jest to częścią tego żargonu. Jasne, bo wasza działalność to nie jest tylko podcast, ale również właśnie ta strona blogowa, dużo artykułów publikujecie. Nie jestem w stanie nadążyć, ale publikujecie chyba mniej więcej codziennie. Chodzi mi o te wasze omawianie frakcji. Nie. Nie, absolutnie nie. Ten blog to jest w ogóle relatywnie nowa rzecz. Chyba tak, od tego roku, od lutego. Nie. To tam chyba jakoś co 3 dni. No tak jak się uda, nie? Jak się uda, no, dokładnie. Generalnie to jest beka trochę, bo ja zacząłem robić te artykuły jako taki filler przed 10. edycją, bo autentycznie w pewnym momencie może nie tyle, że brakowało pomysłów na odcinki, co bo pomysły były właśnie na tą serię całą My 40k Job i tak dalej, ale
Ja sobie zrobiłem przerwę od hobby w pewnym momencie, od grania, od czegokolwiek. I w tym czasie Joker z Vitalisem, czyli z jeszcze trzecim członkiem naszego podcastu, naszym technicznym specjalistą, że tak powiem, założyli tego bloga. I po jakimś czasie wróciłem, stwierdziłem, że zajebisty pomysł, ale chciałbym, żeby tam było publikowane więcej. No i powstała ta seria artykułów. I teraz tak, ja podbijam do tak zwanych faction specialistów naszych, ludzi, którzy ogrywają dane frakcje albo ogrywali je na przestrzeni 9 edycji i znają je dobrze. Każdy z nich podchodzi do tego inaczej. Jedna osoba dostaje ode mnie pytanie po angielsku, odpowiada po polsku. Ja siedzę i tłumaczę. Druga osoba odpowiada po angielsku. Trzecia osoba mówi, że nie jest dobra w pisaniu, więc nagra i nagrywa po polsku. A czwarta osoba mówi dokładnie to samo i nagrywa się po angielsku. Mhm. I teraz ja to transkrybuję, ja to tłumaczę, jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej, i tak dalej. No więc jest przy tym mnóstwo zabawy i ja nie dałbym rady tego robić codziennie. To jest po prostu za dużo roboty. A przy tym okazuje się, że znalezienie zdjęć do tych artykułów zajmuje mniej więcej tyle samo, co przetłumaczenie ich na polski, na angielski. Bo nie chciałbym brać jakichś tam generycznych obrazków z internetu, chciałbym wziąć coś właśnie z polskiej sceny, albo no, w ogóle z gier, a nie tylko tam z artów i tak dalej. Więc szukanie tych wszystkich fotek, które wrzucam tam, pożera olbrzymią ilość czasu też. Więc tak, no, co 3 dni, co 2 dni, jak się uda, to mniej więcej, ale na pewno nie codziennie. Jasne, też sobie to właśnie teraz przeglądam. Takie bardzo w klimacie Gunhammera artykuły. To oczywiście taka inspiracja była. Jasne. Trudno od tego uciec, po co zmieniać coś, co działa. Jestem wyznawcą tej zasady, a że Gunhammer no, jakby ustalił pewien standard, no to tego się, ten standard gonimy, o tak. No i właśnie, ten temat był poruszony, że żyjemy teraz w tej takiej przerwie między edycjami, że w sumie chyba kiedyś nawet to poruszaliście, że po co tworzyć coś o 9, skoro 10 już niedługo wejdzie i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest wasza opinia o nadchodzącej edycji? Twig? Ja gadałem już tyle, że pozwolę Jokerowi się wypowiedzieć. Joker? Ale chodzi ci o odnośnie odczucia tego, jak to gra tak, będzie wyglądała na podstawie tych previewsów? Ogólnie odczuć, jeśli chodzi o te zmiany. To czekaj, to jeszcze musimy to precyzować. Odczucie odnośnie samej zmiany, czy się dzieje, czy odczucie odnośnie jakby tego, co będzie? Tego, co będzie. Tego, co będzie. Można przeklinać? Tak. Mieszane co najmniej. To jest delikatne określenie. Jak patrzę na te niektóre previewsy i próbuję, i wiesz, zderzam to z tym, czym GW reklamuje tą nadchodzącą edycję, tak? Typu, że tam ma być mniej reroli, ma być łatwiej, tam mniej zasad, czy też ma one być, wiesz, w jednym miejscu, czy spójne dla wielu frakcji, a nie, że w każdej ta sama umiejętność jakby nazywa się inaczej. A potem patrzysz, że prawie wszystko ma przerzuty czegokolwiek. Tak, auto, Jezus, autowundy, najgorsza rzecz, jaka istnieje, albo jedna z, to naprawdę przy co drugim previewsie mam przynajmniej takie, ja pierdolę, co tam się dzieje? Jakby dzisiaj chociaż, nie? Tak, tak, no bo nie, jakby niemożliwym jest też odciąć się od tego, co znamy, tak, co, jak to wygląda w 9 edycji, więc niektóre rzeczy, które pokazują i jakby je włożyć do tego, jak ta gra wygląda dzisiaj, to w ogóle chore rzeczy, straszne. I no, dlatego mówię, uczucia mieszane. Jakby fajnie, że jest zmiana mimo wszystko, bo wydaje mi się, że to jest potrzebne co jakiś czas, ale no, nie będę wyrokował jeszcze za szybko. Ja podchodziłem do tej edycji przez pryzmat zapowiedzi, które usłyszałem na jeszcze innym podcaście, czyli bodajże nazywa się to pełna nazwa, to Competitive Warhammer 40K Podcast,
czyli podcast robiony przez Stevena Boxa z Vanguard Tactics. To jest człowiek, którego w pewnym sensie podziwiam, który też był inspiracją i którego między innymi właśnie na tym London Grand Tournament poznaliśmy, pogadaliśmy sobie bardzo dużo, bardzo długo, bardzo szczerze. On był playtesterem tej edycji. I jak się posłucha tego, co on mówi na podcaście, to on no pieje z zachwytu, że ta edycja będzie grała świetnie, że będzie dokładnie tak jak mówi GW, simplified but not simple, że będzie bardzo przyjemnie, że będą gry szybsze i tak dalej, i tak dalej. Ja mu uwierzyłem. Ale jak zaczęły się pojawiać previewsy, jak zaczęły się pojawiać faction focusy, zaczęły się pojawiać pewne zgrzyty, bo w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że co frakcja to bardziej imba, coraz większy imbalans po prostu. No a największe ból dupy mam, bo ja jestem graczem DG. Poprzysiągłem sobie na początku roku, że będę grał cały ten rok DG, czyli Death Guardem. No faction preview, czy faction focus Death Guardu. No, na początku chciałem być optymistą, ale jak zobaczyłem dzisiaj chociażby wstających neofitów tam na, nie wiem, na 4+ czy coś, a nie widziałem tego u, nie wiem, u Death Guardu jako, nie wiem, na przykład boksy mające tą zasadę, co wydaje mi się bardziej klimatyczne. No i jeszcze parę innych rzeczy. Tu ktoś dostał Feel No Pain'a, tu ktoś dostał coś tam, to co DG powinno dostać. No to ciężko jest mi być pozytywnie nastawionym. Co nie zmienia faktu, że kupiłem kolejną armię, bo leżą w pudełkach Kastodesi i chyba za chwilę zacznę ich składać. Także to jest uzależnienie od plastikowego kraku. Z jednej strony widzę zasady i nie podobają mi się, a z drugiej strony i tak brnę w to dalej, no bo tak to działa. Oczywiście, ja mam trochę podobne podejście, no bo z jednej strony właśnie, coraz to kolejne, coraz to bardziej skomplikowane rzeczy, które frakcje dostają, są czy pasujące, no kwestia umowna, ale wciąż sobie powtarzam, oni to testowali, to na pewno czegoś nie widzimy tego pełnego kontekstu. To właśnie to, nie? To jest to, że masz świadomość, że ktoś tam to testował, ktoś, kto ma mózg, ktoś, kto grał w poprzednie edycje, nie tylko jedną edycję, więcej edycji, grał, nie wiem, w siódmą edycję, widział to całe rakowisko, które miało tam miejsce. Już chyba nie grali, mam wrażenie. No właśnie, im dalej w las, tym czekam na niewidzialność i czekam na przestawianie terenów z czarów, nie? Chociaż no, czarów jako tak już nie będzie. Czarów. Ale będziesz po prostu z umiejki, ze stratagema albo z umiejki w datasheetie. Tak, no. Dysproporcje pomiędzy frakcjami, no ja uważam, że początek edycji to jest najlepszy moment, żeby zrobić jakiś reset i żeby wszystkie frakcje zaczynały z tego samego poziomu, no ale patrząc na faction focusy, nie widzę tego. Nie widzę tego, jakby mam wrażenie, że niektóre frakcje mają pole position po prostu w tym wyścigu, a niektóre mają kulę u nogi. Także no zobaczymy, jak wyjdą pełne indeksy. Nie? Naprawdę liczę na ten równy start dla wszystkich, ale trudno być optymistą, patrząc na to, co się dzieje. Jasne, bo mamy sytuację, gdy właśnie w teorii wszystkie frakcje wychodzą naraz, w teorii powinny wszystkie zbalansowane. Miejmy nadzieję, że będą. No ale potem zobaczymy pierwszy kodeks, drugi kodeks, trzeci kodeks i pewnie jakikolwiek ten wewnętrzny balans może się stracić po drodze. To też ciekawe tak naprawdę, co GW planuje zrobić z, jak to nazwać, ze swoim planem wydawniczym. Zawartością? Z planem wydawniczym, bardziej tak bym to nazwał, bo też jak właśnie kompetytywni gracze na różnych podcastach podsumowują 9. edycję i jest rozmowa o tym, co było dobre, to wszyscy podkreślają, że świetnym jest próba balansu, są balancing patche, częste publikacje tych tam chapter approved, data slate'ów i innych takich rzeczy. Zazwyczaj odrobinę spóźnione, zazwyczaj powiedziałbym może nawet trochę niedopasowane, albo po prostu walące takim kijem baseballowym w łeb czasami, ale były. Natomiast coś, od czego GW nigdy nie było w stanie uciec, to jest power creep. To są kolejne kodeksy wydawane, jeden silniejszy od drugiego, tak jakby ktoś tam po prostu grał w jakąś grę
gdzie trzeba cały czas przebijać stawkę. Tego się obawiam, że chciałbym po prostu poznać ich plan na to, jak oni planują się z tym uporać w tej edycji, bo jednak są firmą, która jest notowana na giełdzie i która musi mieć stabilne wyniki finansowe przez cały rok, więc stabilną sprzedaż przez cały rok. No, tym, co im winduje tą sprzedaż, są kolejne release'y i pewnie każdy powinien być lepszy. Więc czy jest tam wewnątrz tej firmy ktoś, kto będzie trzymał rękę na pulsie, żeby to wszystko się działo w jakiś zrównoważony sposób? Nie wiem. No i właśnie, te ciągłe zmiany 9 edycji, wiele osób na nie narzekało. Co chwila muszę kupować nową książkę, co chwila muszę spoglądać w nowe FAQ, co działa, mój kodeks już jest nieaktualny w dniu premiery i tak dalej, i tak dalej. Ale czy właśnie w kompetytywnym środowisku to jest bardziej pozytywnie przyjmowane, ten próba tego przywrócenia tego balansu, Joker? Zdecydowanie. Moim zdaniem zdecydowanie. Znaczy też warto mieć na uwadze, że właśnie te próby to zdaniem wielu graczy czasami wychodzą średnio. Natomiast no, wszelkie ukracanie jakichś rzeczy, które są po prostu zbyt mocne względem innych, do których inne armie nie mają najzwyczajniej w świecie podjazdu, to są zdecydowanie na plus. Tak samo jak próby podciągania wszelkich underdogów, żeby mogły walczyć z tymi armiami, które są po prostu lepsze, jakby gdzie umiejętności czy rzuty niemalże nie mają nawet znaczenia, to jak najbardziej, one są wręcz wyczekiwane, domagają się ludzie, żeby te zmiany czy też poprawki wychodziły terminowo. Także tak, moim zdaniem jak najbardziej na plus. A czy to też trochę nie sprawia, że wejście w taką, w cudzysłowie, poważnego Warhammera staje się cięższe? Że nie wystarczy mi znajomość moich zasad, tylko muszę być bardzo na bieżąco z tym wszystkim? Tak. Z każdą drobną zmianą dla każdej potencjalnej armii, z którą stanę naprzeciwko? Tak, zdecydowanie tak. Mi samemu czasami jest trudno nadążyć. Dużo jakby tutaj zależy od jakiejś motywacji czy samozaparcia, żeby wszystkie te zmiany śledzić, no ale wydaje mi się, że tak to po prostu wygląda. Cokolwiek robisz hobbystycznie, czy też nawet nie hobbystycznie, raczej chcesz lub musisz być na bieżąco z najnowszymi, z wszelkimi nowinkami, z tym, co jest aktualnie na topie w danej dziedzinie. No a tym bardziej, jeżeli mówimy o jakiejś rywalizacji, tak, graniu turniejowym, no to jest po prostu konieczne. Tak samo to wygląda w każdej innej grze. No właśnie chciałem to powiedzieć, że ja się wywodzę na przykład ze środowiska. Ja w ogóle w figurki wszedłem w swoim życiu relatywnie późno. A to głównie dlatego, że po prostu bardzo długo siedziałem w jakimś tam kompetytywnym graniu w gry komputerowe. No jak się nad tym zastanowisz, to weź StarCrafta na przykład, czyli chyba najbliższą grę Warhammerowi tak naprawdę. Tam masz tylko 3 frakcje. Ale jak wyszedł StarCraft 2, to balans trwał kilka lat tak naprawdę. I każdy patch, który wychodził, do dzisiaj pamiętam, a to było, nie wiem, 10 lat temu, jak jakiś tam Fnatic czy jakiś inny amerykański klan, nie wiem, burzył się, jakiś tam Aydra był czy jakiś inny gracz, straszliwie się burzył, że zergi dostały jakiegoś nerfa i tak dalej. No ale to było konieczne, bo w pewnym momencie po prostu któreś jednostki były za silne, gracze zaczynali je spamować i zbalansowanie gry z 3 frakcjami było zajebiście ciężkie, a tu mamy tych frakcji, nawet nie wiem ile, nie wiem, 16 czy coś takiego, więc osiągnięcie idealnego balansu w tej grze po prostu nie jest możliwe. Gracze wykazują się tak nieskończoną kreatywnością w wyszukiwaniu jakichś komb i krzyżówek umiejek i kombinacji armijnych, o których GW na pewno nie pomyślało i playtesterzy nie pomyśleli też. No, że oni starają się chociaż nad tym zapanować tymi co 3-miesięcznymi czy tam co kwartalnymi patchami, a tak jak mówię, te patche i tak zdają się przybywać za późno i albo dowalają za mocno, albo dowalają już w taki sposób, że te zmiany i tak są niepotrzebne, albo nie wiem, powinny mieć inny charakter. I to też się bardzo często słyszy wśród graczy, że balancing patch przyszedł, okej, fajnie, ale zmiany przyszły za późno. Albo zmiany punktowe nie miały sensu.
bo jak sobie przypominam ostatnie zmiany w balancing patchu, gdzie Space Marine się dostali wszystko za free, to był kompletnie skok w drugą stronę, jakby nagle nie wiem, melty na wszystkich Space Wolfach na przykład, albo Iron Handsy, no wszystkie te najsilniejsze frakcje Space Marinesowe, które po prostu nagle wypłynęły i zaczęły mieć 60% win rate albo, albo coś takiego. No to właśnie pokazuje, GW walczy, stara się, no ale to jest z założenia przegrana walka, bo po prostu nie da się tej gry zbalansować w 100%. No i właśnie, narzekam, a właściwie ja próbuję z was wymusić narzekanie na ten kompletną granie na Warhammera, ale czy warto spróbować kiedykolwiek swoje siły na turnieju? Jako ja, jako prosty gracz, który gra tylko w swoim lokalnym klubie, czy powinien wyjść na większy świat i spróbować swoich sił w turnieju? Broker? Co to wnosi dla mnie? Wiesz co, wydaje mi się, że najważniejsze jest tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czego się oczekuje tak naprawdę od swojej przygody z Warhammerem. No bo mógłbym oczywiście powiedzieć, że tak, jak najbardziej. Jako ktoś, kto lubi turnieje, kto bywa na turniejach, to no mogę tylko polecić. No ale mówię, to wszystko zależy od tego, jakie się ma podejście do tego, jak się spędza czas z Warhammerem, bo było wiele osób, które przyszło na turniej, wiesz, jeden raz i potem już się nie pojawiły i nawet nie wiadomo dlaczego, bo ciężko od nich. Często się czasem też skontaktować z kimś, kogo widzisz pierwszy raz na oczy i potem jak tutaj uderzyć po fakcie. Ale moim zdaniem zdecydowanie warto. Jakby ludzie, którzy grają przy bliższym poznaniu, to w większości naprawdę są fajne osoby. No, dzielisz z kimś zajawkę, tak? Więc to zawsze jest na plus. No i też, no nie wiem, no już mówię, zależy, czy ktoś lubi tą żyłkę rywalizacji, tak? Czy jakby sama gra i też próby wymyślenia, jak wygrać, dają ci frajdę. Moim zdaniem warto się wybrać, no bo to jest spęd i też u nas w kraju chyba głównie takie spędy Warhammerowe się dzieją wśród ludzi, więc można pograć z kimś innym, zagrać sobie trzy gierki jednego dnia, fajna sprawa. To pytanie to jest taka królicza nora, bym powiedział. Czy warto? Tak jak Joker powiedział, każdy gracz musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czego chce od Warhammera. Jakby w założeniu Warhammer to jest taka gra społecznościowa, gdzie no, musisz, powinieneś grać z drugim człowiekiem, no więc ta gra zakłada kontakt z ludźmi. Turniej jest doskonałą okazją, żeby ludzi spotkać. W szczególności turniej drużynowy, który jest w ogóle czymś kompletnie. To jest jakby państwo w państwie, świat w świecie. To jest coś niezwykłego, zupełnie inny sposób podejścia do rozgrywki. Jakby granie w drużynach 5- czy 8-osobowych otwiera kompletnie nową paletę możliwości, kompletnie inaczej ustawia jakby podejście, ale to mówię, to jest królicza dziura. Natomiast wracając do tego, co mówiliśmy na początku, to jest jakiś społeczny, nie wiem, kontrakt, nazwijmy to, który zawierasz z drugą osobą, z większą ilością osób. Na pewno trzeba nastawić się na to, przychodząc na turniej, że wchodzisz w jakąś społeczność takiego, nie wiem, po angielsku bym użył słowa fraternity, tutaj nie wiem, czy braterstwo na to działa, czy bractwo, czy cokolwiek oczywiście innego. Jak się zastanowisz nad tym, kto gra w Warhammera 40 tysięcy, to z drobnymi wyjątkami to są biali kolesie między, nie wiem, między 20 a tam, nie wiem, 45, 50 rokiem życia, w jakichś tam przypadkach pojedynczych pewnie. No więc to jest dosyć homogeniczna i hermetyczna grupa ludzi. Jeżeli ty przychodzisz na turniej jako taki tatuś, i tu nie mówię tego pejoratywnie, bo ja sam nim jestem i jestem dokładnie w takiej sytuacji. Jeżeli przychodzisz jako taki tatuś, który hobbystycznie ma całą jakby półkę figurek, ale nigdy nie wystawił ich na stole, żeby grać, przychodzisz na turniej, no to zderzysz się trochę ze ścianą, jakby, bo pewnie będziesz mieć złe oczekiwania, bo tam na turniej, zwłaszcza w Polsce, na te większe turnieje przychodzą ludzie, którzy tam przychodzą wygrać, więc często mają wyśrubowane, wyżyłowane rozpiski,
w których powtarza się bardzo dużo razy ta sama najsilniejsza jednostka, niekoniecznie jest tam klimat i tak dalej, ale teraz zależy, z jakim nastawieniem na to przyjdziesz. Jeżeli przechodzisz z nastawieniem, że będę rozczarowany, bo moja klimatyczna rozpiska nie wygrała, no to kompletnie coś nie tak sobie założyłeś. Nie po to się przychodzi na turniej. Jeżeli przyszedłeś z założeniem, przyszedłem moją klimatyczną rozpiską, bo nie zależy mi na zwycięstwie, ale chcę zobaczyć, jak gra się sportowo i zamierzam jakby przyłączyć się do tego sportowego celebrowania tej gry, to już na następny turniej przyjdziesz z pewnie usprawnioną rozpiską. Turniej jest doskonałym miejscem, żeby dostać kopa w dupę, a potem z tym graczem, który cię kopnął w dupę, pogadać o tym, co nie poszło, co byś zmienił, co było nie tak taktycznie. W ogóle może to być bardzo otwierające oczy co do samego, nie wiem, grania misji, wykonywania jakichś sekundarek i tak dalej. Kompletnie jakby ci doświadczeni gracze mogą ci otworzyć oczy, bo mogłeś mieć zupełnie inną perspektywę. Dlatego ja zachęcam jak najbardziej do grania na turniejach. Zachęcam do turniejów i singlowych, i drużynowych, bo to jest sport. Po prostu jest to sport. Także może nie nazywajmy graczy chodzących na turnieje atletami, tak jak się to dzieje w Stanach czasami. Dlaczego nie? Bo do atletycznej postury większości właśnie, z nas brakuje. Atleta się kojarzy z pewnym też obrazem fizyczności człowieka. Dokładnie. Natomiast bez wątpienia można to traktować sportowo. Odbywają się mistrzostwa krajowe, światowe, drużynowe. Także zdecydowanie kwalifikuje się to jako sport. I jeżeli chcemy to traktować w ten sposób i liczymy się z tym, że w sporcie, w rywalizacji wszystkie chwyty dozwolone i no mówię, na przykład nie dominują klimaciarskie rozpiski, tylko wyżyłowane sportowe rozpiski, no okej, to po prostu jak mamy dostosowane oczekiwania do rzeczywistości, to będzie to grało, będzie to działało. Jasne. Przyznam się wam, że gdy mówiłeś o tym właśnie, o tym powiedzmy typach gracza, Twig, to przez chwilę się zastanawiałem, czasem nie opisujesz mojego jedynego występu na turnieju, gdyż ja szczerze moje zderzenie ze sceną kompetytywną było właśnie takie, jak opisywałeś. Przyszedłem z taką rozpiską nie na odwal się, taką najlepszą, jaką mnie stać, ale też bez przesady. Oczywiście zostałem rozgromiony, bardzo szybko mi udowodniono, że to nie jest miejsce dla mnie, ale może wtedy za bardzo się zraziłem, może nie było tej osoby, która pewnie mi się pochyliła, chodź tu, biedny tatusiu, wprowadzimy cię do tej kompetytywnej gry. No i ja się odbiłem, ale z drugiej strony słuchanie waszych materiałów, zwłaszcza o tych drużynowych turniejach, które brzmią znacznie ciekawiej niż single, trochę popycha jednak w ten kompetytyw. No, my możemy tylko opowiadać o tym w samych superlatywach. Też wspominałeś, że byłeś kiedyś na turnieju, nie wiem jak bardzo dawno temu, ale też środowisko, że tak powiem, trochę ewoluowało. I rok jakby albo dwa i to był Kill Team. A, no to już w ogóle. Jak to był Kill Team, to nie było. No nie, Kill Team, nie, w ogóle olej ich, nie? Chodź do 40. Nie wiem. Żartuję oczywiście, ja w ogóle nie mam doświadczenia z Kill Teamem. Pozdrawiam wszystkich Kill Teamowców, nie miałem nic złego na myśli. To nie wiem, trochę dokąd pójść z tym, co chciałem powiedzieć. Myślałem, że wiesz, że zdarzyło ci się być, nie wiem, z 50 lat temu i wtedy to trochę wyglądało inaczej, ale no generalnie też wśród w tym naszym, nazwijmy to, turniejowym środowisku jest tak naprawdę bardzo duży nacisk na właśnie taki, wiesz, sportsmanship, na jakiś gentleman's game, gdzie właśnie chodzi też o to, żeby grać czysto, przede wszystkim, chociaż to jakby nie powinno być potrzeby to mówić. I po prostu jakby, wiesz, żeby też przy stole było miło, że tak powiem, i żeby po grze też właśnie poduczyć kogoś, kto jest pierwszy raz, czy coś, jakby, tak jak Tomek Twig mówił, zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które można było zrobić lepiej. Ja zdecydowanie tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, może tak jak robimy ten podcast mniej więcej, a zaczęliśmy chyba 3 lata temu z jakimiś tam przerwami. Mam wrażenie, że nasze community kompetytywne
urosło, nie mówię o rozmiarze, mówię o mentalności, dojrzało i no mamy zupełnie inny jakby krajobraz. Jeżeli ktokolwiek, kto kiedyś na przykład grał, zastanawia się, czy wrócić teraz do grania kompetytywnego, to ja myślę, że lepszego czasu nie będzie. Community zmieniło się do tego stopnia, że tak, po pierwsze, przenieśliśmy się w końcu z forum na Discorda. Discord sprawił, ten jest ogólnopolski Discord 40, na którym też każdy może robić to, co mu się podoba. Są i sub, jakby te tam, nie wiem jak to się nazywa, kurde, podgrupy. Kanały frakcyjne, więc jeżeli grasz, nie wiem, tyranidami i chcesz poradę, to idziesz i pytasz. Są kanały TTS-owe, czyli Tabletop Simulator. Jeżeli ktoś, tak jak ja, nie ma możliwości pójść na turniej, bo mam dziecko, dwa psy, żonę, obowiązki. Lubię chodzić na turnieje, ale nie zawsze mogę. No to jest TTS-owa liga, do której można się zapisać. Płaci się piątaka, gra się jedną grę w tygodniu, ale w tych ligach zazwyczaj grają, no raz, że gra całe kompetytywne środowisko, dwa, przedstawiciele reprezentacji i zawsze można z nimi pogadać. Oni zawsze znajdą czas, żeby wytłumaczyć, co poszło nie tak i tak dalej, albo co zmodyfikować w rozpisce, albo coś. To jest tak niesamowite, ile ludzi można spotkać grając na TTS-ie, a potem pójść na turniej i zderzyć się z nimi twarzą w twarz, to jest niesamowite. I ostatni taki czynnik jeszcze, o którym chciałem powiedzieć, i tutaj no ja będę bił jakby pokłony przed polską repką i tą drogą, którą oni przeszli, bo jak ja wchodziłem w to hobby jakoś tak w 2014 roku, około 2016 chyba był tak naprawdę pierwszy master, na który poszedłem i na nim byli przedstawiciele reprezentacji wtedy. Miałem wrażenie, że to jest taka szermierka kutasami trochę, że to tam są kolesie, którzy po prostu chcą, którzy między sobą się przekomarzają, jeszcze bardziej jakby mają swój wewnętrzny żargon, swoje jakieś wewnętrzne żarciki i tak dalej. Ta grupa była bardzo hermetyczna. Bardzo ciężko było do niej wejść, bardzo ciężko było w ogóle z tymi ludźmi gadać tak naprawdę. Ja czułem, że tam nie ma podjazdu. Przez ostatnie 2-3 lata polska repka otworzyła się na community niesamowicie. Nagrywają podcast, konsultują się z graczami, zapraszają graczy do tak zwanych scrimów, czyli do gier treningowych z reprezentacjami innych krajów. Mhm. Więc gracze, Joker, ja, możemy się zgłosić do nich i powiedzieć, hej, ja bym chciał pograć. Ja bym chciał zagrać na przykład w takim scrimie z, nie wiem, Team America. No i po prostu dostajesz szansę i możesz grać. Polskiej repce zależy na zwycięstwie na World Team Championships, więc oni są otwarci na wszelki feedback, czy na wszelkie komentarze, informacje, analizy. Bardzo chętnie wysłuchają, co gracze mają do powiedzenia, jeżeli oczywiście jest to jakiś tam jakieś są to konstruktywne informacje. I fajnie jest tych ludzi też spotkać później face to face i zagrać z nimi, nawet jeżeli rozjadą nas po prostu, pojadą z nami jak z gównem. No okej, to są kolesie z repki, ale oni zawsze znajdą czas też, żeby wytłumaczyć właśnie, tak jak mówiłem, co poszło nie tak, co zrobić lepiej, na czym się skupić. No tego nie było kilka lat temu, jeszcze teraz jest, więc zachęcam wszystkich jakby do tej kompetytywnej gry, do bycia na tym Discordzie, do partycypowania w tej społeczności, bo owszem, często lecą jakieś kwaśne żarty, ale ogólnie to jest bardzo fajne środowisko. Jasne, dobra. Kierując się blisko końca, panowie, czy macie jakieś ogólne rady dla ludzi, może nie nowych w hobby, ale wkraczających w hobby, albo właśnie wkraczających w kompetytywną grę, jakieś właśnie nastawienie, sposoby, jak się przygotować na grę, jakąś taką jedną radę, która może pomóc. Joker? Jak jedna, to zdecydowanie ta kwestia nastawienia, myślę, jest tutaj kluczowa. Więc no, odpowiedni mindset idąc na taki turniej jest po prostu potrzebny. Tak, to, że się przegra, to no, nie można tego brać za bardzo do siebie. No, tak jest życie, tak? Taki jest learning curve i trzeba to po prostu przyjąć na klatę. A jeżeli to nie jest jakby coś, co kogoś interesuje, to też trzeba po prostu się z tym pogodzić i tyle. Więc nastawienie jest tutaj kluczowe, absolutnie.
A ja odpowiadając na to pytanie, chyba mam, nie wiem, na dwóch elementach bym się skupił. Może trzech. Pierwsze, powtórzenia. Tak zwane reps. Czyli jeżeli ktoś chce grać turniejowo i robić wyniki, to trzeba grać. Nieważne z kim, nieważne jaką frakcją, po prostu grać. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, na samym początku, granie w tą grę, bycie dobrym w tą grę, to nie jest wybitna znajomość swojej frakcji. To jest raczej dobra, lepsza, ponadprzeciętna, wybitna znajomość innych frakcji i rozumienie tego, jak twoja frakcja wchodzi w interakcję z tamtymi frakcjami. Tych frakcji, jak powiedzieliśmy, jest, nie wiem, 16+, więc jest się czego uczyć. Więc ja tutaj dam taką największą radę, której sam się nie trzymam, ale próbuję w tym roku. Odradzam częste zmienianie frakcji. Ja jestem tą osobą, która bardzo często zmienia frakcję. Wychodzę na tym takse. Właśnie z tego względu, o którym powiedziałem. Trzymanie się jednej frakcji i ogrywanie jej przeciwko jak największej ilości innych frakcji, teraz w dobie TTS-a w szczególności, nie jest to jakoś strasznie skomplikowane i można tą jedną grę w tygodniu, myślę, zagrać, albo dogadać się z małżonką, partnerem, partnerką, żeby nam dali ten czas, jest osiągalne prawie dla każdego. I tłuc te gry, i tłuc te gry przeciwko tej frakcji, nie bać się porażki, bo to też jest, dużo ludzi ma takie coś, ja też pochodzę, jakby wychodzę z tego miejsca, że dla mnie gra w 40 ma być, jakby jeżeli ja gram raz w tygodniu, to ten czas, jak już jest taki wyczekany i tak dalej, to ma być zajebiście. Prawda jest taka, że no, jak trafisz na lepszego gracza i dostaniesz w dupę, to pewnie nie będzie zajebiście. Ale i tu ukłon w stronę Jokera, czyli właśnie nastawienie. To będzie zajebiste, bo spędziłeś czas z kimś innym. To będzie zajebiste, bo masz kolejne powtórzenie. To będzie zajebiste, bo nauczysz się czegoś nowego. I wszystkim graczom życzę tego, żeby nauczyli się właśnie takie wnioski wyciągać ze swoich gier. Nie tak jak ja, że kości były zjebane, słabo rzuciłem, nie wiem, tam zabrakło mi cala i tak dalej. No, to są moje błędy i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. I życzę tego każdemu graczowi, żeby do takich wniosków dochodził, to na pewno to kompetytywne granie będzie dużo łatwiejsze i postępy będą przychodzić dużo szybciej, jak się to zaakceptuje. Jasne. Dobra, więc bardzo dziękuję, panowie. Chyba, że wy macie jakieś pytania do mnie. Jeden ten turniej, co? Na który idziesz? Nie wiem. Szczerze mam jedną osobę właśnie na Discordzie, która mi ciągle wyciąga na turnieje i chyba w końcu się zgodzę. Przed pójściem na turniej też polecam tego, to pewnie wyświechtane i powtarzam to w kółko, ale polecam tego TTS-a. Naprawdę. Polecam zacząć od kumpli. Tam, nie wiem, TTS ile teraz kosztuje? Z dwie dychy na Steamie albo coś takiego? To raz lepiej kupić to niż butelkę farbek, czy tam butelkę farbki. A na polskim Discordzie jest w bardzo przystępny sposób wytłumaczone, jak tego TTS-a ustawić, żeby móc zacząć grać. Wszystko właściwie na tym TTS-ie jest dostępne od terenów przez armię. Stoły, na których są dice rollery i tak dalej, więc no, praktycznie nic nie trzeba mieć, tylko wejść w Steam Workshop, kliknąć trzy rzeczy i już. No i potem nauczyć się obsługi TTS-a, która też nie jest bardzo skomplikowana i też są filmiki, które to tłumaczą, albo po prostu można z kimś wejść i ten ktoś ci pokaże. To jest 10 minut i masz to ogarnięte. I polecam tego TTS-a, jeżeli ktoś nie może się wyrwać z domu, jeżeli ktoś ma jakąś blokadę przed pójściem na turniej. Jak najbardziej myślę, że od TTS-a można zacząć, a na turnieje zacząć chodzić troszkę później. To bardzo dziękuję. I my też dziękujemy. Można was znaleźć na YouTubie. Można was znaleźć na Spotify, iTunes, Instagramie, Twitterze, blogu, Facebooku, Discordzie. Kropka. Tak. Mój założy też TikToka i będzie tańczył z figurkami. Dobrze. Jak tylko założycie, to wyślijcie mi wiadomość, to wstawię retroaktywnie tutaj link. A, TikTok powstał przed LGT. A, powstał już. No właśnie, pamiętam, że w którymś podcaście mówiliście o tym TikToku. Chyba taka jedność się powstał, pojawiła. Tak, w zeszłym roku dostał tam wrzucony jeden filmik i
i umarło, bo ja po prostu jestem za stary chyba na te rzeczy. Jak my wszyscy. Ale jakby też tworzenie kontentu w internecie nauczyło mnie pokory wobec takich zawodów jak youtuber, youtuberka i tak dalej. I zwracam honor, mówiłem, że to nie jest prawdziwa praca. Po ilości czasu zainwestowanego w podcast, blog i tak dalej, absolutnie stwierdzam, że jest to praca i żałuję, że nie jest to moja full-time'owa praca, bo nie mogę temu poświęcić tyle, ile bym chciał. Jasne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Twig i Joker z Contact Lost. Na razie. Na razie. Cześć. Wybaczcie, że fuck up z blogiem. Jaki fuck up? No, myślę, że powiedziałem, że publikujecie codziennie. Wiedziałem, że nie publikujecie codziennie. Chciałem powiedzieć równolegle z fakcjami. To jest jedyna rzecz, którą nie sprawdziłem. Nie rozbieramy się potem. Nie, spoko, jakby nie ma najmniejszego. Zobaczyłem, że macie tego sporo. Jakby tak uznałem, że wystarczająco sporo. Staramy się to wypuszczać z jakąś tam regularnością, ale tak jak mówiłem, za dużo przy tym roboty, żeby to wypuścić sensownie. Mhm.